Hej, witajcie w Cify 6, Rzym na 10 poziomie trudności, mapa to Morze Śródlądowe, no i my wylądowaliśmy na wybrzeżu. Także Rzym był jako tako miastem portowym tak pośrednio, no i teraz jest bezpośrednio, pasuje, wszystko ładnie gra. Sąsiadujemy z Persją Cyruska, który mam nadzieję będzie naszym przyjacielem, bo z nim, z uwagi na jego położenie, na te wzgórza, na te góry, no nie chciałbym się zbyt szybko bić. Kiedyś. Także z nim będziemy próbowali życie w zgodzie. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. No chociaż zobaczymy. Nie korzystam wojny z zaskoczenia. A chciałbym się bić z Grecją, Spartą, Gorgo. Pogardzają tymi, którzy unikają wojny. No z nią to raczej będzie, ona jest bojowa. Ona jest w głębi lądu, na skraju mapy. Także jej się klimatycznie niezbyt partnęło, no bo to Grecy przecież, żeglarze. A tutaj w głębi lądu, na takich stepach można powiedzieć. I ją bym chciał bić, z nią chciałbym się bić. Tylko na swoich warunkach oczywiście, także niezbyt szybko. Tu założymy miasto, na wzgórzu. Ja chcę te miasta na wzgórzach założyć, no bo będę miał przepikane, jeśli chodzi o rachunek naszych sił. Także przeciwnicy będą mieli przewagę ilościową i jakościową jednostek wojskowych. Także te wzgórza dają mi większą premię do obrony i dlatego chciałbym na wzgórze tutaj. Sięgnę te konie na przykład, tutaj jakiś kampus będzie fajny, tutaj jakaś przemysłówka będzie fajna, coś takiego. Musimy pamiętać, że też gramy na tym modzie z tajnymi stowarzyszeniami, także ja będę chciał iść w wampiry, które są fajnymi jednostkami, prawie że nieśmiertelnymi. I tam jest jeszcze wampirzy zamek, który też bonusy zbiera z okolicznych pól. Także te wampirzy zamki też trzeba planować. Tutaj myślę, że będzie fajny. Zbierze mi z tego kamienia, jadeitu, kamienia. A jest tych dwóch. No bo chyba nie kosztem dzielnicy jakiejś. Byłyby lepsze pola. Nawet tutaj pod Rzymem. Ale trzeba kombinować. Także jeszcze tu są wzgórza, szanowni państwo. O. I może tutaj sobie miasto założę. Muszę małe cięcie zrobić. Czekam na kuriera i myślałem, że przyjechał, ale jednak nie. Ale no nie mam dzisiaj opcji nagrywać inaczej, także w takich szalonych, w cudzysłowie oczywiście, warunkach będę nagrywał. Będę na tego kuriera jednocześnie czekał i pewnie przez okno wyglądał. Tutaj co prawda już nas sięga lojalność Persji, ale chyba tak mi się wydaje, nie będzie to wielkim problemem z uwagi na to, szanowni państwo, że my gramy Rzymem i na starcie w epoce starożytności otrzymujemy za darmo pomnik, jak założymy miasto. No i drogę, bo i punkt handlowy. Także w tej Ostii mamy już pomnik, a on nam daje jeden punkt lojalności. Także tutaj jeszcze nasza ludność będzie naciskać. Także jak będę miał te trzy, to będę mógł założyć miasto tu, te trzy. To będę też mógł założyć miasto numer 4 tu, albo gdzieś tu, albo gdzieś tu. Czyli tej przestrzeni wcale nie jest tak mało. Nie mogłem ustawić tutaj poziomu wody, co często robię. O. A pamiętamy przecież takie gry. Dobra, idźmy w kierunku tego, gdzie ledwo zakładałem trzy miasta, jak na przykład Bizancjum pamiętam, albo grałem na dwa, jak Niemcami czy Norwegią grałem na dwa. To były niezłe jaja, chociaż Ciemny Wiek też by mi trochę tutaj utrudnił, nie ukrywam. Takie jak klimatyzacja doprowadziły do... Czekajcie, zerknijmy. 10 tur jeszcze. No to tak, dobra, to weźmy tego osadnika, bo chyba będę robił jeszcze jednego szybciutko. No trzeba by zmienić. O Jezu, i to może być bardzo potrzebne za chwilę, jak będę miał Ciemny Wiek. Ale to za chwilę. Chociaż... A, morskich. A, się często mylę. Czemu to są morskie w ogóle? Nie idę w nic morskiego, a tutaj przemysł stoczniowy. A może idę? No tak jest ułożone, no co ja tutaj dużo będę pierdzielił, 3 po 3. Dobra, będzie trzeci ludek, z trzeciego na dwa może być. Z trzeciego na dwa może być. Tu jakby jakieś wzgórze było, ten tu jeszcze miasto założył, a tak to kurde nie wiem.
Można by rozbijać Pingale. No ale mam dwóch mieszkańców, to jeszcze nie. Jeszcze nie. Magnus jest fajny. Dochody z eksploatowania, poliusowania cechów w mieście. Tam do tej Ostii. Nawet fajne pola tutaj będą. Jak to się rozwinie, oczywiście. To trzeba będzie ubić. Magnus albo Wiktor. Wiktor będzie trzeci. Albo Magnus trzeci, a teraz Wiktor. Nie, bardziej gospodarczo. Idźmy w Magnuska. Jakby były wampiry, też bym wziął wampira, ale trzeba je odkryć. Dobra, weźmy Magnuska. W razie czego też go będę przestawiał tutaj, gdyby lojalność mnie zjadała. Także potrzebujemy na pewno drugiego gubernatora, a nie potrzebujemy tak bardzo na tym etapie rozbijania Pingali. Mamy łuki, to jest dobrze. Mamy górnictwo. To też fajnie, tylko że nie mam jeszcze budowniczych. No i hodowla zwierząt. Moglibyśmy iść po kampusy, ale ja ich prędko nie będę mógł robić, ale będę mógł zblokować ich koszt. Bo na przykład tutaj w Rzymie już bym sobie mógł poświęcić ten ryż i tutaj sobie koszt kampusu zblokować. No to nie, szkoda oczywiście tego ryżu. No ale jak trzeba, to trzeba, a trzeba. Żeby plac rządowy zadziałał, żeby tutaj były te bonusy i tak dalej. Ja mam teraz 4, 32 tura, a to daje 4 na starcie. Nie, na starcie nie. Bo za dzielnicę jest 2, czyli da 2. Z 1 da na starcie, jeszcze plac rządowy trzeba zbudować. No ale warto, no. Do tego zmierzam. No ładnie mi tutaj w trąbkę wyją. A zobaczmy coś ciekawego. Envalo sprzeda... O kurde. Fajne, cholera fajne. Ale nie. Ja bym to cholerka chciał mieć. Ale niewykluczone, że będę musiał kupić. Czekajcie, a jakbym teraz sobie, póki takie w miarę tanie, wziął to, 85. Dobra, bierzemy. Już tu nie będziesz szedł, mam nadzieję. Budowniczego chyba po osadniku kolejnym zrobimy. Idźmy po to żelazo, szanowni państwo. Z uwagi na to, że no nie wiemy gdzie jest, to warto wiedzieć. Będziemy też kombinować się z zakładaniem tych miast, żeby żelazo mieć. Bo inaczej naprawdę może być przepikane. No tu jest jeszcze znów gubernator. I chyba w to idźmy. Tędy. I tak musimy tędy iść. O, nawet to możemy tak. No tam jest ustrój po prostu duży. Dobra, wyleczyłem się, mogę iść na wojnę. Albo i nie, bo tam procarz. Oni potem nie zabiją? Czy ja chcę to niszczyć? Bo to chyba bardziej będzie przeszkadzało Grecji niż mnie. Chociaż ja tu za chwilę miasto założę. Kabul się z nimi bije. Czy oni chcą na przykład, żebym ja im to zniszczył? Eurekę dla irygacji. $20. Cztery tury. Bo mnie zaatakuje, ale to raczej nie zabije. A jakbym zniszczył, to co to 10. Dobra. Zróbmy tak. Dobra, coś ja tu muszę odkryć jeszcze, cholerka jasna. No, nie chcę mieć ciemnego wieku, bo to naprawdę może być problem. O kurczę, dużo ich. Gal, widzieliście Gala? Zielony był taki typior. Ten mnie tu będzie strzelał, to ja sobie doświadczenie będę zdobywał. Żółw. Może być. Możemy tak się bawić. Patrzcie, wypierniczyło mnie. Nie lubię tej mechaniki. Czemu mnie wypiernicza? Bo się pojawiła jednostka, ale to nie powinno tak być. Stoję na polu. Come on. Kto to wymyślił? Znowu źle. Znowu pała. Znaczy nie to, że pała wymyśliła, tylko pała jedynka w sensie. Ocena taka. Ale to dwuznaczne było. Dobrze, takie miało być. Pała. No i widziałem cię wcześniej, dziadu jeden. Ambiorir se mi. Ezion penon. Także klimatycznie mamy Galów niedaleko. Będą wojny. Galowie kontra Rzymianie. Galami kiedyś grałem na mapie.
Taką nową dodali, coś tam wzgórza chyba. O litości, co tam się działo? Jaka to była wielka mapa. Dobra, podkrywajmy sobie. Czemu ty tak łazisz? Kto ci pozwolił? Nie no, nim to bym chciał iść w świat. Ale ja potrzebuję też eskortować tego osadnika, ja pierdziule. Ale to niedaleko, bo to tutaj mam jednostkę. No teraz tu się pojawiło. A nie, tutaj ciągle było. Boziu! Zakręcony, jak lato z radiem. Ale słucham jedno, mam słuchawkę w jednym uchu, a drugim słucham kuriera. Bo nie zawsze skubańce, tak wiecie, od razu dzwonią czy tam coś. Tym bardziej, że tak naprawdę jest nie mój telefon podany. Także czekam i na telefon, i na kuriera, i nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tak, że on będzie dzwonił do tej drugiej osoby, która w tym momencie jest zajęta. I se nie pojedzie. No takie tam cuda niewidy. No to w sumie normalna sytuacja często. Także zapewne wiecie, o co chodzi. Strzela, atakuje, krzywdy mi nie zrobią, doświadczenie zdobywamy. Może tak dalej być. Ja tędy muszę przejść i muszę dwa punkty epoki zdobyć sobie. Założę miasto. Ile to jeszcze? 6 tur. Czekajcie, to spokojnie. Damy radę chyba. To nie będzie jakieś super fajne miasto niestety. Ale dramatu też być nie powinno. No jak tam? Zabiło się jedno. No jeszcze. Żółwia mamy, to się strzelamy. Dobra, przypilnujemy tego osadnika. Nie będę ryzykował, że tutaj coś się pojawi. Głupiego. No, o, z ranka. Se miasto z ranka założył. W sensie pory dnia miałem na myśli. Chociaż tak samo się też nazywa. No, znowu dwuznaczny. Znowu mnie tu strzeli, zaatakuje, ale jeszcze chyba nie zabije. To jeszcze to wytrzymamy. Mamy żółwia. Jakkolwiek to głupio brzmi. Kabul, kochany, żyjmy w zgodzie. Dobra, tu się wyleczę, poczekam na tego osadnika. Tu idziemy w te wertepy. Gubernator objął urząd. O, za 5 tur będzie. Żelazo na mapie widać. Miło. 15 do tego. Dobra, teraz tu się trzeba cofnąć już. Zwana jest rzemiosłem. No i przydałby mi się budowniczy. I tu mam dopiero jednostki lądowe. Tylko, że... Czy ja będę robił budowniczego? O, idealny moment. Idealny moment, szanowni państwo. No i nim idziemy tu. Jeszcze mnie lojalność Grecji nie sięga. A nie będę wchodził na to wzgórze. No teraz trzeba się cofnąć. Mhm. Czerwony. Ale pole. Jeszcze tak. Trzeci ludek, żeby był szybko. Ale nie, to już obszarów mieszkalnych mi brakuje. To nie tak, to tak. Tu jest dwa, na tych kamykach. Chociaż tutaj akurat, to moglibyśmy tymczasowo... A konie, Jezu, konie tutaj, gdzie chciałem. Nie zauważyłem, bo mi zasłaniało jakoś tak. No, nic nie widać, tych koni. I tu... O, a nie, kurde. Czy to mi popsuje cały plan? Niby fajnie, ale byłby tu wampirzy zamek prześwietny. Nie, to ja to muszę przemyśleć jeszcze, szanowni państwo. I może zbuduję to zupełnie inaczej. Czyli na przykład tu bym dał plac rządowy. Kurde. Mam dwie jednostki koni. O Boziu, to ja sobie spokojnie w przerwie nad tym pomyślę. Jak to przestawić? No bo od biedy by się dało, tylko musiałbym pól trochę nakupować szybko.
coś będę musiał poświęcić. No niewykluczone, że te konie i ten ryż, tak ryż planowałem wcześniej, ale te zostawić. Te tutaj. Jakbym tu dał wtedy przemysłową. Tu plac rządowy. Tu kampus. Tyle złota bym nie miał z tego tytułu. Chyba, żebym to przestawił, to jakbym usunął. Nie, dobra, zróbmy to teraz, bo to przecież ważna mechanika. Walka w CIF 6 wygląda jak wygląda, ale City Builder w CIF 6, ta część jest fajna. Jakbyśmy tak zrobili, tu odwrotnie, żeby przy tej portowej. Trochę mniej, ale dalej dobrze. Tak jak mówię, to przebudować. Tego się pozbyć i już tego nie ruszać. Tych pól. A niech bicie to plus jeden. Tutaj mamy dwa surowce strategiczne i centrum miasta jako pół dzielnicy. Także tutaj przemysłowa jest na starcie już fajna, ale tutaj byśmy dali plac rządowy. Jezu, zawsze kręcę tutaj. Mamy już plus 4. I to już nie ma, to nie jest źle. I zachowujemy te pola, no bo pamiętajmy o tym, to jest kluczowe w tym momencie. Teraz tak, tu byśmy to zmienili na kampus w takim układzie. Tę kulturową byśmy chyba tu zostawili. Wojskową możemy od biedy gdzieś indziej. Żeby plac rządowy jeszcze jakąś taką, która to coś dokłada. Świątynna. No świątynna niekoniecznie tutaj mi się zmieści już. Może i te konie zostawimy i w takim układzie. Trochę mniej, ale zachowuje te pola. Więc nie ma dramatu. No chyba tak. Chyba tak to jednak trzeba zrobić. Czasem jest tak niestety, że te surowce strategiczne przeszkadzają. Jak zrobimy na niej dzielnicy się pojawią pod nią, to działa to wszystko. Tak to nie mogę dzielnicy założyć, nie mogę tego usunąć. To jest głupie. Ale tak to działa. No i co? Wziąłem tego... Nie wziąłem jeszcze. Pytanie, czy trzymamy... Nie no, jeszcze jednego osadnika i dopiero potem budowniczego. Jeszcze jednego. No bo jeszcze tu minimum miasto albo... Nie wiem. Tu raczej nie. Tu się boję. Ja bym wolał, żeby tu Grecja założyła. Ja będę się bił na tym otwartym terenie o to miasto. A może ono lojalnościowo do mnie przyjdzie? Albo będzie mi lojalnościowo bruździć niesamowicie. I to jest bardziej prawdopodobne. Dobra, osadnika weźmiemy. Tylko, że będę mógł zmienić tego osadnika za tur ile? 20. Nie, 11. No właśnie, bo dzięki tym pomnikom tak to idzie. A za chwilę będę miał jeszcze jednego pomnika wraz z kolejnym miastem. Nie no, Rzym jest fajny. Pod tym względem. Bo te łaźnie to takie tam zwykły akwedukt, takie w sumie. Nie podoba mi się. Troszeczkę lepszy akwedukt. O ciupinkę. Ale pomniki i drogi darmowe są super. No, nie będzie tu niczego. Jednak. No ale spoko. Którędy ty tu idziesz? Tędy masz iść. Jak się zbliżają tam? No żyjmy w zgodzie, ziomuś. Kurde, on ma teraz największą armię. Brąz. No i uwaga, teraz nabruździ mi żelazo. Jezu, patrzcie ile tu jest. Nie. Mam ciemny wiek, to ja już tu miasta nie założę. Tu na pewno nie. Tu jeszcze się uda. Czekajcie, to chyba zmieniamy tego osadnika, bo nie mam gdzie nim iść. Nie utrzymam tego tutaj. Chociaż czekajcie, założę miasto. To może? Dobrze, że mają zwykły tama. Złoty. Dobra, wolna dyskusja. Szukamy.
Szukamy życia. A pierdziole, mówiłem przecież. No i teraz już też w ogóle nie mam gdzie. O Boże! No teraz mogę po prostu tak podmienić. To ten na jedno wyjdzie prawie, tylko że teraz mi pól już brakuje. Czekajcie, ma jakieś inne fajne pola mamy teraz? No właśnie, mamy to żelazo całkiem przyjemne. Za 6 tur chyba zmienimy. No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zmienimy tego osadnika na robotnika. Bo sobie premię zmienimy. Będziemy teraz żonglować. Czyli to bym dał tu. Teraz to już nie mam gdzie tego robić wszystkiego. A miasta będę miał tu, także ta rozrywkowa tu świetnie pasuje. Tylko warto przy niej dać. Warto przy niej dać kulturalną. I najlepiej jakby była przy placu rządowym. Ale nie jestem w stanie takiego manewru wykonać teraz już. No chyba, że no poświęcić te konie. Dobra, poświęcę. A nie, no nie mogę przecież poświęcić koni, ja pierdziule zapominam. Bo się nie da. Da się? Rzadko to robię. Chyba nigdy. Bo się nie da. Taki mogę poświęcić. Jak mam odpowiednią technologię, robotnikiem. A strategicznego? Ni cholery. Wojskowa. No patrzcie, nie mogę na zasobie tak. No i poświęcę jako nie. Dobra, jeszcze zobaczymy, bo nie pamiętam. Rzadko, bardzo rzadko jestem w takiej sytuacji. Po raz pierwszy też w życiu grałem chyba na bogatej mapie. No jest bogata, bo surowców dużo teraz. Teraz już widać. Tylko jak to gra zapcha takimi konikami, żelazami, to potem ropy nie będzie. Kluczowej. O Jezu, to czyli to mogę poświęcić. Ale to nie będzie przy tym. Przy placu rządowym. Można jeszcze taki manewr zrobić. Takie. O, tam sobie park wodny kiedyś zrobimy. Nie, to jest niegłupi pomysł. To jest niegłupi pomysł. O, i tak to zrobić. Bo to jest przy placu rządowym. Ładnie, premię zbiera. To już 5. I tu wojskową byśmy sobie zrobili. Nawet lepiej by było. Tu się w razie czego może poświęcić ten kamień i zrobi się tutaj, szanowni państwo, osiedlową jakąś. Tu jeszcze coś będzie można zrobić. Tu od biedy, aerodrom na przykład. No teraz nie jest źle, tak może być. Może być, nawet mi się podoba. Dobra, idźmy po garncarstwo i wielką łaźnię. O, 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 teraz chyba kurier, szanowni państwo. Także cięcie chyba. Nie cierpię tak nagrywać, ale co poradzić, życie. Czy ja chcę zmienić tutaj tego osadnika? Chyba chcę. Zrobimy sobie budowniczego, szanowni państwo. A miasto to my sobie założymy. Jak ja może to ogarnę, kurde? Nie no, minus 10 to jest dużo. Chociaż też będziemy tak naprawdę widzieli dopiero potem, jak założę to miasto. Bo to nacisk tych obywateli też tu może sporo zmienić. No, ewentualnie. Nie no, tutaj to nie, no kurczę pieczone. A czekajcie, a tu? To nie jest te wzgórze. Ale też nie zabierze mi pola, nie może zabrać. Od biedy gdzieś tu by mogło być. Osadnik. A nie, tu się nie da. No tak, ostia mi blokuje, a tu już minus 20, to tutaj też nie. Nie no, tu by było fajnie. Na tym wzgórzu właśnie. Bo na mokradłach to nie. Na tym wzgórzu. Tu znowu, czemu tu jest tak dużo? Ta zranka taką robi. Masakrę. A jak ja tu nie założę, to on tu przyjdzie. Kurcze pieczone, ryzykujemy? Dobra, ryzykujemy jednak. Jednak ryzykujemy, szanowni państwo, osadnik. Tak, tak, dobra. Następna, czyli tam tak jak było, nie zmieniamy. Ojejko. No dajcie mi wioseczkę jakąś, chociaż teraz już kurde, już nie mam tamtego. Tak, tak. Puteoli. Dobre pole może być. I też robimy łucznika najpierw. A potem budowniczego.
I tu identycznie, osadnik budowniczy. Dobrze, że nie muszę robić tych pomników. To jest naprawdę świetna sprawa. Świetna, fantastyczna. No on tu chyba już będzie pilnował, bo tutaj... Korci, żeby... Nie no, trzeba iść to zniszczyć. No dobra, to jednak idziemy. Oby mnie Gorgo jeszcze w tym odcinku nie zaatakowała. Miło by było. Myślę, że glina jest szczęśliwa. Ale widzą, że jestem słaby. To mi się nie podoba, kurczę. Ale te drogi... Kolumna Trajana, to jest super. Potem te wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, też fajne. Legion jest okej, ale to łaźnia. W ogóle tutaj też to zdanie tak jest zbudowane. Szczególnie ta część z tą szczeliną geotermalną. To będzie dodatkowe 2 i 1? Nie, jedno udogodnienie, jeśli sąsiaduje. To jest kropka, nie zauważyłem tego wcześniej. Ale też, miasta, które mają już taką wodę słodką, otrzymują zamiast tego 2 obszary mieszkalne. A niżej, jeśli we wszystkich przypadkach łaźnia zapewnia dodatkowe 2 obszary mieszkalne. Czyli to 2 plus 2. A jak szczelina geotermalna, to jeszcze plus 1 udogodnienie i normalnie też jest dodatkowe udogodnienie. No takie to pomerdane. Ale tak chyba jak mówię. Sprawdzimy gdzieś to jakoś, chociaż szczeliny geotermalnej to ja tutaj nie mam. To udogodnienia dodatkowego nie będzie. Oho, gdzie sobie poszły? No to wystawmy łepek. Ci procarze gdzieś sobie poszli. No i dobra, weźmy, odkryjmy. I potem pójdziemy po mury, bo trzeba będzie je zbudować. Ale po budowniczym, bo tak to bardzo długo byśmy to robili. Niestety mury są dość drogie, ale są potężne w tej grze. Ekstremalnie potężne. Nie spodziewałem się tylu śniegu na tej mapie, bez kitu. No ale to nie jest Morze Śródziemne, tylko po prostu Morze Śródlądowe. Które też można nazwać podziemnym. Czy ja będę grał na tej szybkiej walce? Chyba będę grał dopiero jak będzie bardzo dużo jednostek w ostatniej etapie gry i zdarzy się tak, że będzie dużo wojen na kilku frontach. To żeby, wiecie, kamera mi nie skakała od prawa do lewa na kilka kilometrów, to wtedy. Wtedy będę wyłączał. Bo tutaj ta walka szybka i szybki ruch, o, to też jest lepsza rzecz niż w Civ 5. To jest tutaj zrobione lepiej. Zdecydowanie lepiej nawet bym powiedział. Widać, co się dzieje. Bo tak to Civ 5 to w zasadzie tylko w przypadku małych walk, duelów jeden na jednego coś widać, tak to nie widać. Poczekajmy na tego łucznika, spokojnie. Tylko będę musiał to eskortować? Może nie. Pisanie to dzielenie. Silna okay. Gospodarka zaczyna fajne się rzeczy mocne, jednocześnie. Dobrze wyedukowanej plac śródowej. Rządowy, to by się przydało. No i trzymamy jeszcze to wszystko. Tak, jeszcze to wszystko trzymamy, szanowni państwo. Tu sobie zajrzyj... Oj, 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 abym się odwalił. Tak się nie robi właśnie do tego. Dobra, zostańmy chwilkę. I teraz pytanie. Tu jeszcze 5 tur. To czekamy. Nie wiem, czy ja to wybronię. Ten pomnik i tutaj obywatel, ale drugi będzie za 14. Będzie heca. Już przerabiałem takie tematy, ale jak miałbym 4 miasta, to już okej. Okay. No i dobra, idziemy po Wiktorka. Chociaż wampirze by się przydali. On tu się przyda, bo tu będzie wojna pewnie. Albo tu. To będę przestawiał oczywiście. Jest trzeci ludek. O, normalnie to ja bym poszedł tutaj, po te krowy, ale tak mi obszarów mieszkalnych już brakuje. Więc zróbmy tak. To żelazo jest fajne. Tutaj też będzie ciężko te dzielnice wtyknąć. Będę się musiał zastanowić, jak to zrobić, żeby to ręce i nogi miało. Tyle, że kampusy sobie mogę już kolejkować, tylko musiałbym tutaj pole kupić. Bo ma być to. 65 kosztuje. No niby mógłbym. Bym sobie koszt zblokował. Kurczę pieczone, no zblokowałbym sobie. Tu jeszcze przyrost mamy, ale już niewielki. Też by obszary mieszkalne się już przydały. To czekajcie, czy my tutaj coś chcemy zmieniać? Chyba nie. Chyba jednak nie. Choć jakoś dobrze to nie wygląda. Konie trochę są rozczarowaniem tutaj.
O, gierka mi za chwilę patrzy, to dobre pole, tylko żebym wzięła to, żebym sobie wziął ja ten marmurni Kabul. Zaraz się przekonamy, czy gierka znowu przewali, czy nie, czy będzie okej. Okay. Dobra, zróbmy tutaj podmiankę. Okej. Okay. Mury za 9 tur. O, kampus. Kampus przy dżungli jest okej, okay, tylko że on już z niczym nie będzie sąsiadował. I to jest problem. Więc ten kampus. No, tutaj te wielkie, to Zimbabwe bym sobie mógł zbudować tutaj przy tych krowach. Jakbym tu gdzieś dał nawet tutaj biznesową. Z Magnusem to by fajnie działało, bo Magnus ma cechy takie związane ze szlakami handlowymi, także wielkie Zimbabwe też. To fajnie wtedy działa, no. To fajnie działa. Myślę, gdzie ten kampus. Bo chciałbym, żeby on sąsiadował z różnymi rzeczami. Jak tu go zrobię, to pewnie kiedyś wykarczuję te dżungle, to tam dupa. Tego już nie będę ruszał, no bo to krowy jadeit, no i pszenica, niby dodatkowy zasób, ale też fajny. Chociaż czekajcie, bo tu farm chyba nie będzie wokół. Tu będą farmy. Tu. Kampus. Z tego zrobię tartaki, czyli tu przemysłówka mogłaby być. Tu jakąś dzielnię. O! To bym usunął. I tu cztery dzielnice zrobił. Tu przemysłową. Dwa tartaki plus jeden za dzielnice dodatkowe plus dwa, bo byłyby dwie. Kampus, centrum, dzielnia, dzielnia. Albo nawet tu przemysłówka, czekajcie. Jakby tu dać przemysłową, tylko że ona mi teraz nie policzy tego kamieniołomu, to dodajmy kamieniołom. Ile będzie za kamieniołom? Za kamieniołom będzie już plus jeden? Jest już tu plus jeden, za kamieniołom, tak, czyli tu lepiej. Czyli tu też tartak by był. Tu. Tartak to jest to. Jeszcze na razie pokazuję tak jak pokazuję, ale tu też będzie tartak. Drugi. Tartak. O, już jest plus dwa. Tutaj też one będą, co prawda, ale. Ale nie będę tego zaznaczał teraz. Tu kampus przy dżungli się będą cieszyć z tego. Z tej dżungli już się cieszą. Z lasu deszczowego. Okej. Okay. Jak tu tam dzielnie, to będzie centrum i dzielnica i będzie plus dwa. No to już ujdzie. Ujdzie. I tu przy centrum mogli. Tu moglibyśmy dyplomatyczną dać może. Bo ona musi być przy centrum. To znaczy nie musi, ale lepiej, żeby była. Może tak. I tu bym dał. Biznesowa to nad rzeką, ale tak niezbyt tutaj siada. Chyba, że tu. Ale mówiłem, że jak tu, to wielkie Zimbabwe by weszło. Albo tu. Tu. Tu kiedyś, jakby dać biznesową. To tu fajne wielkie Zimbabwe będzie. To jest to? Nie. To jest taka ładna ikonka. Jak ją zobaczę, to będę wiedział. Takie okrągłe, takie fajne. Machu Picchu też podobne troszeczkę. Wielkie Zimbabwe. No i patrzę i ni cholery nie widzę. I teraz bądź tu mądry i pisz wiersze. Ej, no, jest. Takie, no takie niezbyt okrągłe tutaj. Ale tu może być. Już gierka pokazała, że może być. Spróbujemy może. Nie mówię, że nie. No. No i portowa, gdzieś tam portową damy. Czyli tu mogłaby być po prostu kulturowa albo świątynna. Jeszcze nie wiem. Zaznaczę sobie może kulturową po prostu. Ta, teraz telefon, tak jak mówiłem, nie cierpię nagrywać, jak coś wokół się dzieje. Masakra normalnie. O Boże, w każdym razie. No tu jakaś dzielnica jeszcze miała być, także dajmy. Dajmy na razie tę kulturową może po prostu. No takie trzy. Jakiś park wodny tutaj, portowa też. I zobaczymy. Dobra, ja już dzisiaj, szanowni państwo, muszę kończyć. Tyle w takim razie. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.